Ale dzisiaj niestety przegrywacie, choć tak naprawdę ta druga połowa chyba dobra w waszym wykonaniu. Uważam, że druga połowa była rewelacyjna, niestety brakło tej jeszcze jednej bramki. My zawsze drugie połowy gramy tak rewelacyjne, że naprawdę, no ale niestety nie udało się strzelić tej jeszcze jednej bramki do remisu. W pierwszej połowie trochę ospale zagraliście, druga już nieco lepiej. Jak myślisz, z czego to wynikało? O kurde, ciężko powiedzieć. My zawsze pierwsze połowy gramy takie ospałe, jakbyśmy dopiero, nie wiem, wychodziły z busa albo nie, z domu wracały, więc no... Powiedz mi, czy to spóźnienie drużyny z jednej trochę na was wpłynęło, że musieliście czekać na mecz? Na pewno, bo trzymałyśmy sobie stres przez praktycznie godzinę, musiałyśmy czekać na zawodniczki. To też miało bardzo duży wpływ, no ale my powinniśmy to wykorzystać, szczerze mówiąc, bo to one się spóźniły, a nie my. Ta pierwsza bramka to chyba też z tego wynikało, czekałyście i ta bramka dość szybko stracona. Pierwszą bramkę to my miałyśmy strzelić jako pierwsze, żeby wykorzystać właśnie to spóźnienie. No niestety, jak zwykle zostajemy w drugiej minucie bramkę, no... Dziękuję Ci bardzo. Paulina, dzisiaj wasze zwycięstwo i chyba dobry mecz w waszym wykonaniu w tej pierwszej połowie. Na pewno druga, jak to wyglądało dzisiaj? No myślę, że ta pierwsza połowa na pewno na plus. Nie, już strzeliśmy pierwszą bramkę w drugiej minucie. To jest naprawdę sukces, gdzie jeszcze przyjechałyśmy z opóźnieniem na mecz. Miałyśmy krótką rozgrzewkę. No ale jednak gdzieś tam się zmotywowałyśmy i strzeliśmy bramkę w drugiej minucie. Później poszła druga bramka, a w drugiej połowie już tak troszkę nam ciężej szło, ale dałyśmy radę, no i wygrałyśmy mecz. Mamy 3 punkty. Właśnie jak to później wpłynęło, że tak naprawdę na ostatni moment zjawiliście się tutaj w Częstochowie? No niestety takie korki były, chyba wszyscy do Częstochowy jakieś grzechy miały. Mieli wszyscy i jadą do Częstochowej. No i cały czas były korki, nawet na autostradzie. No i myślałyśmy, że już nie wyrobimy na ten mecz. No ale jakoś tak szybko się zorganizowałyśmy, poszliśmy do szatni, szybko się przebraliśmy i wybiegłyśmy na boisko. O czym wy tak naprawdę walczycie w tej pierwszej lidze? Utrzymanie czy jednak mierzycie trochę wyżej? No na pewno utrzymanie i mierzymy też wyżej. No zobaczymy, co czas pokaże i nasze dyspozycje na boisku. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, zacznij się od tego, że chyba zobaczyliśmy dwie staszkówki jelne w tych dwóch połowach. Pierwsza dobra, a druga. Dlaczego tak gorzej zagraliście w tej drugiej połowie? No w całym sezonie nie ukrywam tego, że mamy problem z utrzymaniem koncentracji przez cały mecz. Myślę, że gdyby nie to, to nasze miejsce w tabeli byłoby zupełnie inne. Jakby ktoś śledził nasze mecze, to by zauważył, że niestety potrafimy seryjnie tracić bramki. Ja przypisuję to temu, że dziewczyny są bardzo młode, najmłodszy skład mamy w lidze w tej chwili, my i trzech jesteśmy zdecydowanie najmłodsi i chyba mamy problem z utrzymaniem jakości przez cały mecz. Też to prowadzenie nas troszkę uśpiło, aczkolwiek przestrzegają dziewczyny w szatni, że to nie jest taki mecz, jak się wydawało do przerwy, że łatwy, lekki i przyjemny. I tak z perspektywy całego meczu uważam, że mecz na remis. To spóźnienie wasze niestety do Częstochowy, jak to na was wpłynęło dzisiaj, na waszą grę? No powiem szczerze, że wpłynęło na grę, jak się okazało, nie miało większego wpływu, ale na całą organizację wpłynęło fatalnie. Wyjechaliśmy o godzinie 11, czyli z olbrzymim zapasem, natomiast na drodze była dramatyczna sytuacja, chyba spowodowana świętami. I przyjechaliśmy faktycznie troszkę późno. Natomiast na grę dziewczyny nie miało to wpływu. Może troszkę w drugiej połowie, ale w pierwszej połowie dobrze wyglądały, więc było ok. Wasz cel to utrzymanie w pierwszej lidze, czy jednak stawiacie sobie jednak trochę wyżej, środek tabeli właśnie pierwszej ligowej? No w tej chwili środek tabeli. No myślę, że po dzisiejszym zwycięstwie raczej utrzymanie powinniśmy mieć w zasięgu ręki, chociaż matematycznie wszystko jeszcze jest możliwe. Przed sezonem mieliśmy ambitne plany, chcieliśmy się włączyć do walki o awans, natomiast w porównaniu z tamtym rokiem pierwsza liga w tym roku jest dużo mocniejsza. Kilka drużyn naprawdę prezentuje wysoki poziom. Nawet wyniki Pucharu Polski pokazały, że pierwsza liga już tak nie odstaje od ekstra jak dawniej. Dziękuję bardzo. Dzięki.